Cześć wszystkim! Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć co nieco o grze Kopciuszek. Jest to gra wydana przez wydawnictwo Granna. Jest to propozycja dla najmłodszych, bo nawet 4-letnie dzieciaczki mogą spokojnie w nią zagrać. Zaglądnijmy zatem do pudełka. Gra jest pięknie ilustrowana przez Macieja Szymanowicza, który jest znanym ilustratorem książeczek dla dzieci, ale nie tylko. Mamy instrukcję z ładnymi obrazkami, jest wyjaśniony cel gry, zawartość pudełka, jest opisana przebieg, co się dzieje przy rzucie kostką i używaniu poszczególnych kafelków, które zaraz zobaczymy. Kafelki podstawowe wyglądają mniej więcej tak. Jak możecie zauważyć, są to elementy, które dobrze kojarzymy z bajki. Są myszy, jest koń, jest pantofelek, jest karoca. Myślę, że dzieciaki też będą bardzo łatwo kojarzyły te rzeczy. Jak też widać, obrazki pary są połączone kolorystycznie, żeby łatwiej było je znaleźć. I również jest to element gry, jednego z trybów gry. Tutaj mamy następne elementy. Wyprasce. Jest tutaj prześliczny kopciuszek. Jest to figurka gracza. Złożymy go sobie, zobaczymy jak wygląda. Lulululululu. Jest to kopciuszek, idę na bal. Mamy też kostkę. Kostka jest drewniana, cała gra jest zrobiona bez plastiku, co też jest ogromnym plusem. I mamy chyba tutaj teraz najciekawszy element. Nie wiem, czy będzie go widać. Jest to zegar. Zegar wkładamy w bardzo fajny sposób do pudełka, żeby był widoczny i łatwo dostępny. I uwaga! Zegar się przesuwa. Ten zegar pokazuje nam godziny, które zostały nam do tego, żeby znaleźć wszystkie pary i żeby kopciuszek mógł pójść na bal. Jeżeli nam się to uda, zbierzemy wszystkie potrzebne elementy. Kopciuszek będzie miał buciki, będzie miał karoce i całą resztę swoich akcesoriów balowych. Wtedy wygrywamy. Rozgrywka kończy się wynikiem pozytywnym. Jeżeli nam się to niestety nie uda, przegrywamy. Aczkolwiek zdarza się to bardzo rzadko. Wiadomo, jest to gra dla dzieci. Czy jest coś jeszcze? Nie ma nic. To wszystko. Są trzy poziomy gry. Najłatwiejszy, gdzie szukamy tylko podstawowych elementów. Później są te kafelki magiczne, tak? Kafelki magiczne, które służą nam w dodatkowej rozgrywce, troszeczkę utrudniają poziom. I jest jeszcze poziom, w którym trzeba szukać w odpowiednich kolorach, w odpowiedniej kolejności kafelków. Zamkniemy. Kopciuszek sobie niech stoi. Podsumowując, jest to naprawdę ładnie wydana gra. Grafiki są prześliczne, rozgrywka jest króciutka, rozgrywki są również łatwe, chociaż możemy je sobie utrudnić troszeczkę. Aczkolwiek nie jest to typowa gra familijna, ponieważ starsze dzieci i dorośli będą się troszeczkę nudzić, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe kafelki, które mają troszkę nam utrudnić. Warto ją mieć na swojej półce, chociażby ze względu na to, że dzieciaczki będą się mogły troszeczkę pouczyć, nawet będą mogły się pouczyć godzin dzięki temu fajnemu zegarowi i może nam się uda zyskać trochę czasu dla siebie, jeżeli dzieciaki zajmą się naprawdę fajną, przyjemną, prostą grą. Serdecznie polecam.